Ruszyły tegoroczne spotkania polowe firmy Syngenta. W tym roku gościliśmy w Szelejewie na terenie zakładu nasiennorolnego Danko. Uroczystego otwarcia dokonali Dariusz Sip, dyrektor wsparcia technicznego firmy Syngenta oraz Karol Marciniak, prezes Danko. Jaki jest temat tegorocznego spotkania w Szelejewie? Spotykamy się dziś w Szelejewie na polach klasy S firmy Syngenta. Jest to druga lokalizacja z cyklu pól klasy S. W sumie mamy 7 lokalizacji w całym kraju. Następnie przemieścimy się w kolejnych dniach na północ Polski, na wschód oraz na północny zachód. Na naszych polach wspólnie z firmą Danko prezentujemy w tej chwili technologię ochrony Syngenta, technologię ochrony rzepaku, pszenicy ozimej, także zbóż jarych oraz prezentujemy kolekcję odmianową zarówno rzepaku, pszenicy ozimej, jęczmienia hybrydowego i firma Danko prezentuje swoją kolekcję hodowlaną z poszczególnych gatunkach. Wspólna organizacja spotkań nie jest nowością. Firma Danko w ramach współpracy podczas tegorocznego spotkania zaprezentowała m.in. swoje największe osiągnięcia hodowlane. Mamy tutaj szeroką kolekcję wszystkich gatunków zbóż, zarówno gatunków ozimych, jak i jarych. Ponadto rośliny strączkowe, które w Polsce mają coraz większe znaczenie w uprawie, jak również trawy oraz rzepak ozimy, który od kilku lat również mamy w ofercie. Rolnicy, którzy odwiedzili Szelejewo, mieli doskonałą okazję zapoznać się z szeroką ofertą handlową firmy Danko oraz zobaczyć na własne oczy poszczególne odmiany roślin. Prezentujemy tutaj w większym zakresie nowości, które wprowadzamy na rynek, żeby zapoznać rolników i zachęcić do ich uprawy. Tym między innymi takie odmiany jak pszenica ozima Hondia, która obecnie jest zarejestrowana w Polsce, uprawiana już na niewielką skalę. Ten rok jest kluczowy do jej wprowadzenia na rynek. Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości, co było niezwykle istotne po tegorocznej zimie na wielu obszarach naszego kraju oraz o bardzo dobrych parametrach jakościowych ziarna. Z gatunku pszenżyto ozime mamy dwie nowości, mianowicie pszenżyto Trapero, które doskonale sprawdza się w żywieniu zwierząt, dlatego że ma bardzo dobry skład aminokwasowy białka, co wpływa na lepsze efekty produkcji zwierzęcej oraz pszenżyto Rotondo, które w ubiegłym roku charakteryzowało się rekordowym poziomem plonowania, nawet przekraczającym 12 ton z hektara. Dużo uwagi też poświęcamy naszej najnowszej odmianie żyta hybrydowego Tur. Jest to odmiana, która jest od niedawna na polskim rynku, charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami, jakości ziarna, nadaje się do przemysłu młynarsko-piekarskiego. Dużą uwagę skupiono na preparacie przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych. Co wyróżnia Axial od innych tego rodzaju środków? Jest to produkt, który jest innowacyjnym produktem. Kiedyś mieliśmy Axial 100, to był produkt, którym trzeba było go pomieszać z adiuwantem, z adigorem. Teraz mamy wszystko w jednej unowocześnionej formulacji, dzięki czemu, tak jak wspomniałem, nie trzeba tego mieszać. Produkt jest bardzo bezpieczny, bardzo nowoczesny, bardzo skuteczny, o czym świadczą doświadczenia, które tutaj przeprowadziliśmy na polach klasy S w Szelejewie, jak i nasze gdzieś tam doświadczenia z praktyki. Produkt stosujemy na chwasty jednoliścienne. Chwastnica jednostronna też jest takim chwastem, który gdzieś zaczyna nam wchodzić w pola pszeniczne, ponieważ areał kukurydzy w Polsce zaczyna mocno rosnąć, a chwastnica jest to chwast dość problematyczny w uprawach kukurydzy, który gdzieś tam później potrafi jakby się wykłosić, wywiechować, wyrzucić nasiona, no i niestety jest to później problem w pszenicy. Axial świetnie go rozwiązuje. Oczywiście standardowo owiec głuchy, miotła zbożowa i wyczyniec polny, tutaj świetne działanie. Produkt bardzo bezpieczny, można go stosować do liścia flagowego rośliny uprawnej, niezależny od warunków agrometeo, gdyż godzinę po zabiegu praktycznie może wystąpić opad, produkt jest niezmywalny z liści. Z myślą o potrzebie uzyskania coraz wyższych i lepszej jakości plonów, firma Syngenta wprowadziła na rynki światowe hybrydowe odmiany jęczmienia ozimego. Mówimy o plonach wyższych o 7, 8, kilkanaście procent w odniesieniu do odmian konwencjonalnych. Odmiany te również w ziarnie mają większą zawartość białka, co jest ciekawe, szczególnie dla producentów trzody chlewnej. Dalej, odmiany jęczmienia hybrydowego mogą być uprawiane również na glebach słabszych. Wynika to z tego, że mają bogatszy, lepiej rozwinięty system korzeniowy, dzięki czemu lepiej wykorzystują dostępną wodę, składniki pokarmowe i na koniec dnia lepiej znoszą warunki suszy. Ponadto jęczmiona hybrydowe możemy siać później niż odmiany konwencjonalne jęczmienia ozimego,
Dla jęczmion hybrydowych mówimy o optymalnym terminie siewu 20-25 września. Oczywiście jęczmień hybrydowy dzięki temu, że wcześniej schodzi z pola, jest świetnym przedplonem dla uprawy rzepaku. Mamy czas na odpowiednie przygotowanie gleby pod zasiew rzepaku. W bieżącym sezonie firma oferuje 6 odmian jęczmienia hybrydowego. Jednak do zasiewów w tym roku eksperci Syngenty polecają nowo zarejestrowaną odmianę Mercurio. Tym, czym wyróżnia się na tle dostępnych obecnie jęczmion hybrydowych, to przede wszystkim zimotrwałość. Odmiana ta na tle innych jęczmion hybrydowych, jęczmienia ozimego, wyróżnia się lepszą zimotrwałością. I ta cecha w warunkach polskich jest bardzo ciekawa dla rolników. Wierzę, że wielu producentów jęczmienia ozimego zechce tą odmianę wypróbować na swoich polach w nadchodzącym sezonie. W tym roku nowością było stanowisko firmy Kwerneland, na którym prezentowano maszyny. Z kolei profesor Ryszard Hołownicki wyjaśniał, jak bezpiecznie używać opryskiwacza. Opryskiwacze nie są zbyt skomplikowanymi maszynami, jakkolwiek wymagają bardzo starannej regulacji i pewnych umiejętności w ich użytkowaniu. Stąd też celem naszych spotkań z rolnikami była pokazywanie i demonstrowanie metod, które ograniczają zagrożenia dla środowiska, ograniczając emisję cieczy poza strefę opryskiwania. Pamiętając o tym, że im mniejsze jest znoszenie, tym więcej środka ochrony roślin pozostaje w łanie roślin. Demonstrowaliśmy technikę opryskiwania polegającą na zastosowaniu różnych typów rozpylaczy, począwszy od rozpylaczy standardowych, które porównywaliśmy z rozpylaczami eżektorowymi i rozpylaczami dwustrumieniowymi. Jednocześnie propagowaliśmy proste metody redukcji znoszenia poprzez obniżanie wysokości belki polowej lub też przez obniżenie ciśnienia roboczego cieczy. Na odwiedzających jak co roku czekało wiele atrakcji z ciekawymi nagrodami. Warto zarezerwować sobie czas i odwiedzić pola pokazowe w kolejnych lokalizacjach.